Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony KRDS i zapraszam Was do oglądania trzeciego odcinka z serii Zagrajmy w Battletech. Skrótowo, jak to już zwykle się odbywa na moim kanale, opowiadam to, co się dzieje w poprzednim odcinku, a tutaj mianowicie mieliśmy skok czasowy 3 lata do przodu od wydarzeń z pierwszego odcinka, tych wprowadzających nas w całą fabułę rozgrywki. W drugim odcinku też pokazywałem Wam mniej więcej, jak wygląda tutaj nasz panel dowodzenia w statku. Też sobie ustawiłem moją kompanię najemniczą, w zasadzie jej logo i barwy. Pokazałem Wam też naprawę mechów. No i stoczyliśmy wcześniej bitwę dla zdradzieckiej jakiejś tam kompanii górniczej. No i w zasadzie tyle. Teraz w tym trzecim odcinku nie będę pokazywał jeszcze kolejnej misji fabularnej, aczkolwiek te będą głównym takim trzonem odcinków. Nie będę pokazywał każdej jednej bitwy, bo bardzo szybko podejrzewam, byście się nimi jednak znudzili. Natomiast pierwsze co, w tej chwili, po tym jak stoczyliśmy walkę dla zdradzieckiej kompanii górniczej, możemy się przede wszystkim przenieść, więc wejdźmy sobie w mapę galaktyki znaną. Możemy się na razie poruszać tylko po tym takim bardzo zawężonym obszarze, a te wszystkie kropki w tym stylu to są planety, które będzie można w przyszłości odwiedzić. Nie wiem jeszcze, bo prywatnie nie doszedłem do tego momentu, co z galaktykami, które są pod władaniem danej jakiejś tam frakcji, czyli tutaj na przykład mamy Konfederację Kapelańską i jak widać po tym kolorze takim zielonkawym, oni obejmują pod swoim badaniem tą całą tutaj część kosmosu. Tutaj mamy naszych głównych przeciwników, czyli złowrogiego wuja Lady Kamei Arano oraz przejęte przez niego królestwo, teraz dyrektorian. My natomiast ze względów na zadłużenie w jakichś tam bankach nie możemy przeskakiwać poza ten obszar, przeskakiwać takim specjalnym statkiem, do którego dokuje nasz, ten mniejszy tutaj leopard. Zresztą zobaczycie sami, jak to wygląda w praktyce. No musimy się poruszać po tak naprawdę czterech planetach, z czego na jednej już jesteśmy i tutaj więcej kontraktów dla naszej kompanii najemniczej nie ma. No więc musimy się przenieść na dowolną z tych tutaj planet. My się przeniesiemy na Bellerophon. Niedawno, to jest to planeta, która niedawno odzyskała wolność z rąk religijnych fanatyków, najemników, jest bardzo słabo zamieszkała i mało gościnna planeta. Konflikty toczą się głównie o ograniczone ziemie nadające się do upraw. Dobra, lećmy tam. Akurat cel chyba w sam raz dla naszej kompanii najemników. Kompanii, przepraszam, będę mylił te dwa słowa, podejrzewam w tej grze często. Kompanii. Moglibyśmy od razu, jakby po udaniu się na cel, podjąć współpracę już z jakimś tam kontraktem, natomiast ja na razie ustawię tylko kierunek. Natomiast na miejscu zadecydujemy, które kontrakty będziemy chcieli wypełnić. W międzyczasie mija nam tutaj czas, są naprawiane mechy. O, to jest właśnie ten jump ship, to chyba tak się nazywa w tej grze, do którego tak jest. Zadokujemy i z którym się przeniesiemy w jakiejś tam nadświetlnej prędkości. A no właśnie. Tak to wygląda właśnie. Z początku takie filmiki są fajne, ale powiem Wam, z czasem jak tak grałem sobie prywatnie, to te animacje ukazujące właśnie te takie skoki między poszczególnymi systemami po prostu mnie drażniły. Wolałem je, znaczy chciałbym je móc pominąć, a nie, chyba nie znalazłem metody, żeby tak zrobić. Może się da, będę musiał popatrzeć. Okej, wyskoczyło nam też jakieś powiadomienie, jakiś event w trzecim dniu drugiego tygodnia, od czasu kiedy wróciliśmy do gry, że tak powiem. Jesteśmy na mostku Leoparda z Sumire, Yangiem i Dariusem dla codziennej odprawy.
Darius mówi, że otrzymaliśmy 3 wiadomości z banku. Sumire wtrąca, że po prostu są lichwiarze, nie banki. Są to wiadomości od ludzi, którzy nas finansują. Darius kontynuuje. Chcą zmienić stosunki w naszych, znaczy stosunki, zapisy w naszych umowach, żeby było łatwiej im przejąć statek, jeśli ominiemy jakąkolwiek ratę. Jak zwykle robią to tylko dlatego, ponieważ uważają, że nie damy rady walczyć w sądzie. Okej, my musimy zdecydować, jako już teraz dowódca tej grupy najemników, czy mamy jakoś ładnie ugadać bankierów, czy mamy zignorować te wiadomości, które przyszły, czy nauczyć banki o ich błędzie. Weźmy sobie to, bo brzmi to najciekawiej z tego wszystkiego, tak najdumniej. Nasza postać mówi, że poradzi sobie z tym i później nagrywamy odpowiedź. I tak przeczytam na szybko, a potem przetłumaczę. W tym naszym nagraniu, które odsyłamy do banków, wspominamy, że jedną i drugą stronę obowiązuje umowa, że nie ma żadnej możliwości prawnych, żeby ta umowa została w jakiś sposób zmodyfikowana na naszą niekorzyść, że dysponujemy odpowiednimi papierami, które ewentualnie w sądzie moglibyśmy przedstawić. I na koniec Sumire, po tym jak nagraliśmy tą odpowiedź i wysłaliśmy do banków, żałuje, że nie mogłaby zobaczyć twarzy. Tłumaczę trochę to inaczej, twarzy tych bankierów, którzy ją odsłuchają. I nasza kompania zyskała status kredytobiorcy, że w porządku jest, że jesteśmy ok, że żadnymi tam nie jesteśmy oszustami czy naciągaczami. Podejrzewam, że taka opcja by wyskoczyła w momencie, kiedy byśmy się zdecydowali na zignorowanie tych wiadomości. No ale nic, dobra, kontynuujemy. Wszystkie mechy już naprawione. I jesteśmy już na Bellerophon. Zobaczmy, jakie kontrakty nas tutaj będą czekały. Waypoint reached, Commander. Możemy od razu odwiedzić sklep, co też uczynię. Na razie mamy niecały 1 milion w hajsu. Albo to jest, no, myślę, że milion, niecały milion, nie 942 sztuki jakichś tam cebilów, kredytów, powiedzmy. Natomiast też musimy co miesiąc płacić ratę w wysokości 236 tysięcy, więc myślę, że no, nie będziemy się porywali na razie na jakieś poważniejsze zakupy. Natomiast tak, w sklepie możemy sobie kupić części poszczególnych mechów. Najtańsze są oczywiście te najmniejsze, najsłabsze mechy. Te już takie konkretniejsze, jak na przykład model Cyklop za ponad 1 milion kredytów. Mamy też tutaj do kupienia Warhammera. Notabene. Śmieję się, bo tak się nazywa inna seria, którą bardzo lubię. Zresztą jeśli śledzicie mój kanał, to doskonale wiecie, o co chodzi. Za 902 tysiące. Ale chyba na tą chwilę jeszcze nie będziemy nic kupowali. Zobaczmy sobie, jakie kontrakty nas tutaj czekają, które ewentualnie moglibyśmy podjąć. Są tylko dwa. Znajdź i zniszcz oraz przemytnicy. Znacie, znieść musimy po prostu zapolować na wrogie jednostki i je zniszczyć. Nic specjalnego, natomiast w przypadku przemytników. Musimy odzyskać broń, która została przeszmuglowana do bazy pod flagą pirackich sił. Musimy zniszczyć tę bazę. W zasadzie nie odzyskać broni, tylko zniszczyć bazę. Obydwa kontrakty są jednymi z najprostszych, bo tutaj te czaszki świadczą o poziomie trudności. Mamy pół jednej czaszki, więc chyba bardzo proste zadanie nas czeka, niezależnie od kontraktu, który przyjmiemy. Natomiast tutaj mamy pokazane, jaka frakcja nam zleca daną robotę.
Jest to o tyle istotne, że będziemy musieli balansować między frakcjami, które, od których przyjmujemy zlecenia, bo też mają wypełniane dla nich zadania, mają wpływ na naszą reputację i na stosunki z daną frakcją. Jeśli załóżmy wypełnimy tę misję, której celem są siły piratów, to stosunki z piratami spadną nam o minus 2, natomiast z magistratem Canopus zwiększą się o 2. To będzie miało wpływ później na między innymi na ceny na poszczególnych rynkach. Powiedzmy, podejrzewam, bo jeszcze nie dotarłem do tego fragmentu, ale jeśli byśmy mieli super stosunki z magistratem Canopus, no to na sklepach rządzonych, na sklepach na planetach rządzonych przez nich właśnie mielibyśmy jakieś tam niższe ceny, tak? Tak podejrzewam, natomiast w grze jest obecny też coś takiego jak czarny rynek, gdzie są dostępne mechy, części mechów, bronie, różnego rodzaju tam elementy ekwipunku naszych robotów, które normalnie na sklepach dostępne nie są. Więc też nie warto mieć z tymi piratami jakichś zbyt wielkich zatargów. Najlepiej, szczerze mówiąc, jest w momencie, kiedy celem jest rząd planetarny danej planety, bo to tak naprawdę w tym momencie walczymy z frakcją, która włada tylko jedną daną planetą i relacje z nią nie mają najmniejszego znaczenia w grze. Dobra, możemy sobie też ustawić stosunek hajsu, który dostaniemy za wykonanie misji oraz ewentualnych części, które pozyskalibyśmy po wrogu. Ten suwak, kiedy go przesuniemy, pokazuje nam, że możemy na przykład dostać za misję maksymalnie 159 tysięcy kredytów, natomiast 3 sztuki złomu byśmy otrzymali, ale nie mielibyśmy żadnego wpływu na to, które konkretnie. W momencie, kiedy damy sobie tutaj troszkę mniejszą stawkę finansową, to już dostaniemy 5 sztuk pozyskanych od wroga części, z których jedną będziemy mogli konkretnie wybrać, bo części do pozyskania będzie ogółem więcej, my dostaniemy 5 z nich, a jedną konkretną można wybrać, cała reszta zostanie jakby wylosowana. Dobra, myślę, że tak może ta misja wyglądać. Nie będę czytał tutaj tych opisów, bo one są tak powtarzalne, że to akurat jest moim zdaniem duży minus tej gry. Ale dobra, przyjmiemy ten kontrakt. Teraz musimy wybrać sobie pilotów oraz mechy, które będą przez nich obsługiwane. Oczywiście weźmiemy sobie standardowy skład Shadowhawka, Vindicatora, naszego Blackjacka i pająka, Spidera. I tak, na pewno Poison będzie pilotował swojego Blackjacka. Behemoth damy Shadowhawka. Glitch sobie pójdzie w Vindicatorze, natomiast do Spidera wpuścimy może sobie Deckera. Dobra, i zaczynamy misję. Nasze wiadomości były słuszne, nie ma za dużo w okolicy posiłków wroga, ale są stanowiska broni gdzieś w pobliżu tej bazy, więc podejrzewam, że wieżyczki. Musimy zniszczyć wieżyczki, zniszczyć bazę i rozwalić garnizon pilnujący całej tej bazy. Procentowo mamy pokazane, ile tych jednostek wroga jest jeszcze przy życiu. Znaczy nie, ile zostało do zniszczenia, przepraszam. Nie przy życiu, ile zostało, tylko ile zostało do zniszczenia. Musimy zniszczyć też 4 budynki z tej bazy. Nie musimy wszystkich, wystarczą 4 i misja będzie wypełniona.
No i dobra, podchodźmy sobie spokojnie do tej bazy. Tutaj też trzeba uważać na teren. Akurat w tej fazie tej bitwy jeszcze aż tak nie jest to istotne, bo podejrzewam, że na wroga się natknę, kiedy już minę tutaj to zamarznięte chyba jezioro, czy to są jakieś... Nie, to są jakieś kamienie po prostu. Tak z góry to wyglądało jak jakieś zamarznięte jezioro. Wpływa to po prostu na stabilność naszego mecha. Ale tak jak powiedziałem, w tej chwili jeszcze aż tak bardzo nie musimy się tym przejmować. Fajnie, że akurat walczymy na takim arktycznym klimacie, bo ma to duży wpływ z kolei na poziom generowania. O, jednak mamy kontakt z wrogiem. To się trochę przeliczyłem. Tutaj się natknęliśmy na radarach na jakiegoś mecha. Jeszcze nie wiemy jakiego. Ale on do nas jeszcze nie dotarł, więc spoko. Mówiłem o arktycznym klimacie, on to jest fajny, bo on ma wpływ na poziom generowanego ciepła i tutaj nasze mechy będą miały o 20% mniej generowanego ciepła. Dzięki temu właśnie, że walczymy w arktycznym klimacie, może też być na odwrót, że dany klimat wpływa na to, że tego ciepła jest generowanego zdecydowanie więcej, szczególnie na jakichś tam pustynnych mapach. Dobra, ja bym jeszcze nie chciał, żebyś ty najlżejszy mech tutaj się wystawił na ostrzał tego mecha, bo nie wiemy jak tutaj wyglądają te siły, więc ty sobie podejdź na spokojnie. Acknowledged. Ten najmniejszy mech startuje, bo jest najlżejszy i kierujący go pilot ma najlepszy poziom inicjatywy. Ale tak, co było? Dobra, musimy się przedostać. Nie chciałbym też, żeby te wieżyczki nas od razu tutaj wyłapały, więc musimy podejść tak, żeby nas wróg jeszcze nie zobaczył tak szybko. No i musimy wyjść jednak z tego cięższego terenu, bo jak widać, przeliczyłem się trochę z tym, że tak szybko nie natkniemy się na wroga. Affirmative. Większą częścią załogi się skierowałem na lewo, więc ty może tym blackjackiem podejdź sobie od prawej strony. W zasadzie to podskocz. Dobra. Zobaczmy co komputer wymyślił. No słabo, bo... Słabo, bo... Specjalnie podchodziłem tak, żeby wróg nas nie widział, żeby miał nas tylko na radarze, tak jak mojego. Natomiast komputer wykorzystał technikę do oznaczenia nas. I dzięki temu, mimo że nie widział nas optycznie, to po prostu wskoczyliśmy na jego już taki radar, mógł nas wystrzelić rakietami. Dobra, Spider, zacznij od tego tutaj. Aj, aj. Co my tu mamy? Javelina. No to walmy. Firing all weapons. Nie za dużo zrobiliśmy. Nie za dużą krzywdę żeśmy mu wyrządzili, niestety. Javeliny mają to do siebie, że najlepiej walczą na większą odległość. Ale już tutaj ten nas zdołał uszkodzić jakieś systemy wewnętrzne. Niestety Spider trochę overwał. Przeskoczmy sobie tutaj, bo mamy... Tak, w momencie kiedy byśmy się znaleźli na źródłach geotermalnych, co tutaj widać na mapce, mimo tego arktycznego klimatu generowalibyśmy o 50% więcej ciepła, więc sobie przeskoczmy może te źródełka. Fajnie, że ta liczba skoków jest jakoś niezbyt mocno ograniczona. Czy w ogóle nie jest ograniczona. To już go troszkę mogło zaboleć. Ale to jeszcze nie jest ten poziom ała, który bym chciał nie dobudować. No niestety w tych początkowych fazach gry, kiedy te nasze mechy są jeszcze takie średniej jakości, powiedzmy sobie szczerze, to te starcia trochę trwają. Ale dobra, tak, odznaczmy sobie tutaj rakiety dalekiego zasięgu, bo one mają tylko 30% szans trafienia. No i walmy w gnoja. Zniszczyliśmy mu lewą rękę, ale niestety projektor cząsteczek nie trafił. A to by wywołało zdecydowanie większe wrażenia. Trzeba liczyć na to teraz, że Brocha w swoim Shadowhawku zdoła go tam mocniej jednak uszkodzić. Też rakiety dalekiego zasięgu odpadają. Dobra, walcz. No niestety,
Pudło za pudłem tutaj. Szło, szanse mieliśmy niby wysokie, ale... I nasz poison, nasz trucizna jest już kontynuowany, bo mech oberwał głowę. Tutaj ten fragment, niestety. Dobra. Affirmative. Shadowhawk oberwał niestety. Troszkę mu tego pancerza spadło. Czasem poison, jak w ciebie już rakiety walą, to ty się zacznie odwdzięczać. Dobra, i zaczniemy sobie od tej... tego stanowiska. Good to go. You betcha. No, ale to też jest trochę wstyd, że trzy mechy tak długo się użerają z jednym. Roger that. Firing on target. Okej, siadło. Prawa ręka uszkodzona. Prawa część torsu też uszkodzona. When I shoot you, you'll take it and mam nadzieję, że Behemoth wyściągnie ostatecznie. To byłoby złe ustawienie, gdybyśmy tyłem stali do rakiet. Niedobrze. Możemy też go zaatakować ręcznie. I tak też chyba uczynię, bo w każdej konfiguracji, jaką starałem się tam przyjąć, stalibyśmy odwróceni tyłem do rakiet. Już wam mówiłem w przednim odcinku, że tył mechów jest najbardziej narażony na obrażenia, bo mamy słabszy pancerz. Natomiast cała obsada garnizonu to był jeden mech, więc teraz już cała ekipa może się skupić na wieżyczkach. Dobrze by było, bo tutaj Blackjack zgarnia ciosy jeden za drugim. Ready for orders. Location confirmed. Firing all weapons. No 80% szans i się jednak majtną. Genialnie. Waiting on you, Commander. Dobra, Vindicator. Chodźmy bliżej. Affirmative. I ściągajmy, może ty wal w tą wyżyczkę. Projektor cząsteczek i rakiety. Chciałem właśnie powiedzieć, że projektor cząsteczek i rakiety dalekiego zasięgu miały obydwie wysokie szanse, 85%, i powinny sobie poradzić za jednym zamachem z tą wieżyczką, no ale widzieliście, mimo 85% szans. To i tak dupa. Dobra. Engaging junction. Walmy w tą. Roger. Słabo. Słabizna, powiem wam. No dotarłem w tej grze już trochę dalej, grając prywatnie. I teraz, kiedy się cofam do tych mechów, które były na samym początku, to... mam takie sobie odczucia, jeśli mam być szczery. Dobra, możemy walić całym arsenałem. Cały arsenał ma wysokie szanse uderzenia, więc liczę na to, że w końcu... No. Siadło. No, tylko, że akurat wieżyczki nie mają żadnego wpływu na cel wykonania tej misji. Zaraz będę musiał się zacząć skupiać nad po prostu budynkami droga. Przeskocz może. Got it. Zniszczmy to. On it. Pięknie. One less turret. Teraz tak, przeskocz te źródła geotermalne znowu. Już zacznij walić w te budynki.
gdzieś się najpierw. Got it! Enemy structure is weakening. Prawie, prawie. Receiving you. Locking on. W zasadzie już bliżej nie trzeba podchodzić. Przynajmniej ty, ty już tutaj trochę poison oberwałeś. Przeciwnik już nie może nas zwalić, bo wszelkie źródła oporu, czyli tutaj ta jedna wieżyczka i tutaj chyba jest jeszcze jedna, są jakby... nie widzą nas. Jest tylko na radarze i już nikt nie ma tutaj możliwości też użycia tego sensorloka, żeby nas namierzyły z daleka i mogły walić rakietami, więc mogę sobie swobodnie rozwalać te budynki. Raczej nikt mnie tutaj nie zatrzyma. Good shot, Commander. Enemy structure down. Okay, pierwszy z czterech rozwalony. Teraz pójdzie drugi. Engaging target. A jeszcze się. Waiting on you, Commander. Tak kolokwialnie zeznął trochę. I read you, Commander. Moving out. Roger that. Firing on target. Drugi rozwalony. Building trashed. Yes, Commander. Acknowledged. Załatwmy ten teraz. Chociaż ten, skoro mamy go w zasięgu, to lepiej ten. Locking on target. A, dobra. Sięgnę na teraz rakiety. A jednak nie. Dobra, już myślałem. Wręcz byłem pewien, że nagle znaleźliśmy się w zasięgu. Może aż tak daleko nie przeskakuje jednak. Jumping! To jest fajne w tych lekkich mechach, że mam dalekie pole do skakania. Potem jak już się kieruję cięższymi mechami, to skakanie jest bez... A czasami na to są takie, które są tak zbudowane, że można z nimi skakać daleko, mimo że są ciężkie, ale jednak zdecydowana większość z nich nie może skakać, bo to też nie wszystkie dadzą radę. To jednak zdecydowanie na krótsze dystanse. Tymczasem co, no, rozwalamy już tą bazę. Aha, dobra, jeszcze musimy się udać do strefy ewakuacji, chyba że rozwalimy te wieżyczki. Wiecie co, ja mam ochotę rozwalić te wieżyczki. Tak, pytanie, czy przy okazji sam Goryby nie będę musiał naprawiać mechów, bo to, że akurat któryś z pilotów... znaczy, wieżyczki zniszczą mecha i któryś z pilotów zginie, to raczej nie wierzę, ale... Copy that. Ale bym musiał wydawać kasę na naprawę, a tego wolałbym standing by. Chociaż i tak jak będziemy tutaj zaraz szli w stronę... On the move. W stronę miejsca ewakuacji, to i tak wystawimy się na ostrzał, bo w sumie może lepiej zniszczyć. Za dużej krzywdy nie zrobiliśmy. Co chwilę musimy skakać, bo jakiś taki dziki teren tutaj jest. What can I do for you? Ready? Set? Może wal w tamtą. Tell me what to shoot. Dobra, siadłem. Orders. Up high. Zniszczmy to. Taking the shot. One left turret. I czy sięgniemy tej ostatniej? Gdybyśmy skoczyli gdzie? Pojawiło mi się takie pole, że gdzieś tam skądś mógłbym z nim... Aha, tutaj. Będziemy mieli pole do strzału. A dobra. Będziemy ryzykowali, bo Bledrick już oberwał. Nie chcę, żeby nasz dowódca kolejną kontuzję odniósł, bo będzie się długo leczył. No, a Spider ominął.
Znaczy uniknął postrzału, więc spoko. Yes, Commander. Zobaczmy, chodźmy tu do lasu. No i dobra, i jazda. Firing a full salvo. I zniszczę. Turret destroyed. Dobra, no i mamy koniec misji. Wszystkie cele wyeliminowane. Siedź gdzie siedzisz, a ja cię zgarnę z tego miejsca. Dobra. Mission successful. Mamy sukces misji. Była w miarę prosta, zdecydowanie prostsza niż to, co mieliśmy wcześniej. No i możemy kontynuować. Panel praktycznie ten sam, który był na poprzedniej wygranej, ale teraz przynajmniej dostaniemy kasę, bo wcześniej zero. Ok, przechodzimy do następnego ekranu. Mamy informację, że Poison odniósł kontuzję i będzie się 27 dni wygrzebywał. Też Spider jest lekko uszkodzony. Ok, co możemy wybrać? Możemy sobie wziąć jedną część Javelina i tak chyba uczynię. Zazwyczaj staram się brać części najlepszych mechów wroga, które brały udział na polu bitwy, chyba że wśród wyposażenia się trafią naprawdę jakieś fajne perełki, czyli na przykład jakaś broń z plusikami, bo to oznacza, że jest lepsza po prostu niż ta standardowa wersja, czyli jak na przykład mielibyśmy laser, to nie jest mały laser, bo to jest, nie jest polski tekst, ale mielibyśmy laser średniego zasięgu, czyli medium laser, z plusikami, to by to oznaczało, że albo ma większą siłę rażenia, albo generuje mniej ciepło, albo uderza, a czy generuje mniej ciepło, albo wywołuje jakieś tam zmiany w stabilności trafionego wroga. Chociaż lasery raczej na stabilność nie mają wpływu. Ok, no i kontynuujemy. No i tak, tutaj mamy informację też na linii czasu, że 27 dni, tak jak mówiłem wcześniej, zajmie naszemu dowódcy leczenie rany. To jest dosyć długo, 27 dni jak na jedną kontuzję. Z czasem też będziemy mieli możliwość skracania tych okresów leczenia, czy też naprawy mechów, bo musimy też naprawić sobie mecha, tego Spidera. Mechy można gołem albo naprawiać, czyli po prostu tam, gdzie był pancerz uszkodzony i te części, systemy wewnętrzne, możemy jednym kliknięciem naprawić. Albo możemy go zmienić, jego wyposażenie. I na tym panelu też istnieje opcja, żeby naprawić daną część mecha. Więc sobie tutaj naprawię. Zajmie to 3 dni i kosztowało nas 9000. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy na przykład tutaj mu dodać wyposażenie, ale musimy pamiętać o jego tonażu. Bo nie możemy przekroczyć tonażu danego mecha. Po prostu nie ma takiej możliwości. Natomiast tego mecha nie ma co robić za bardzo, bo ten tonaż ma tak niewielki, że jakbyśmy mógł, to można na przykład zdjąć pancerz i on tego pancerza będzie miał wtedy tak mało, że praktycznie na dwa strzały pójdzie, jak nie na jeden, jeśli trafi się jakiś mocniejszy mech. Więc przywracamy pancerz i w zasadzie tyle, potwierdzamy tylko naprawę. Tego Spidera nie ma co modyfikować. No i dobra, poczekajmy sobie te 3 dni. Nie będziemy czekali na kolejny kontrakt dowódcy przez prawie cały miesiąc. Po prostu jego blackjackiem będzie kierował inny pilot. Ale to też pokazuje taką sytuację, bo że przyda się chyba jednak jeszcze jeden rezerwowy pilot, bo teraz jeden odniósł kontuzję, została nam 4, czyli tyle, ile możemy maksymalnie wypuścić pilotów na plac boju, ale załóżmy, gdyby podczas tej misji jeszcze Decker, który kierował Spiderem, też by odniósł kontuzję, bo istniała taka szansa, no to zostalibyśmy z 3 pilotami i nie moglibyśmy prowadzić pełnej 4 mechów pełnego oddziału, więc przyda się jeszcze na pewno taki jeden rezerwowy pilot. Dobra, ale w tym panelu też mogę rozdać uzyskane punkty doświadczenia. Zacznijmy sobie od naszego dowódcy. Ja z niego miałem zrobić snajpera i taką ścieżką będziemy to kontynuowali. Tylko tak się też zastanawiałem wcześniej, że to nie jest tak
tak prosto stworzyć typowego snajpera, który w każdym mechu dalekiego zasięgu się odnajdzie. Nie, bo jeśli na przykład kierowalibyśmy mechem, który za główne wyposażenie ma broń laserową bądź jakieś tam cząsteczki i tak dalej, to przydałby mu się pilot, który miałby wpływ na poziom generowanego ciepła i w tym momencie warto pójść tutaj w te GATS i w gunnery, a zamiast w taktykę. I się tak zastanawiam, bo też fajnie mieć ten dodatkowy punkt inicjatywy. Dobra, wiecie co, wezmę sobie na początek to multitarget i wezmę sobie jeden punkt tutaj do GATS. Potem będziemy decydowali, czy pójdziemy w taktykę, czy w instynkt, czy w wytrzymałość. Chyba wytrzymałość, lepiej to tłumaczyć. Dobra, dalej, Behemoth. Behemoth pójdzie w pilotaż i w wytrzymałość. Wytrzymałość, przepraszam, więc na razie żadnego punktu więcej nie dodamy. Decker, co ty pójdziesz, chłopie? Któryś z pilotów by się przydało, żeby szedł w taktykę i ty chyba będziesz ty, więc też ci na razie tych punktów nie rozdzielimy. Glitch natomiast pójdzie... Okej, dobra, mam pomysł. Glitch pójdzie w typowego, znaczy w snajpera dla takich mechów strzelających powiedzmy z rakiet czy z po prostu pocisków różnego kalibru. Poison natomiast będzie szedł w snajpera specjalizującego się w laserach. Myślę, że tak to można rozwiązać. No i tak, dobra, to w takim razie u ciebie też Glitch nie damy żadnych punktów. Meduza punktów nie zarobił żadnych, ale u Meduzy możemy pójść. Behemoth pójdziemy u Fightera walczącego w zwarciu, więc wytrzymałość i pilotaż, tak jak mówiłem. U Meduzy natomiast muszę się zastanowić. Dobra, okej, okay, niech czas sobie leci, płynie. Te 3 dni niech miną. Dobra, i możemy przystąpić do realizacji kolejnego kontraktu, ale wcześniej też sobie zatrudnię jakiegoś pilota nowego. Jest ich trochę do wyboru, natomiast... Aha, okej, okay. Niektórych pilotów nie możemy zatrudniać, bo mamy zbyt niską reputację jako kompania najemników. Ale to nie szkodzi, bo oni nie są jakoś tak, aż tak super zdecydowanie lepiej wytrenowani niż ci najbardziej podstawowi, no i są drożsi w utrzymaniu. Z tych dostępnych weźmiemy sobie zastępcę dla naszego Poisona, czyli kogoś, kto ma Gunnery i Guts najlepiej wytrenowane. I chyba takiego nie ma. Dobra, weźmiemy sobie tego Koron, chociaż nie, to masz 4 punkty w taktyce. Standing by. Standing by. Dobra, weźmiemy sobie tego, tą w zasadzie, Strix. Yes, jest po prostu plebejuszką z Aurigan, więc w sumie przyda się akurat. Fajnie tak pod kątem fabularnym, że pochodzi właśnie stamtąd. Dobra, zatrudniamy cię, Strix. New Mech Warriors available. No i dobra, lecimy z kolejnym kontraktem. Znajdź i zniszcz. Dobra. Zmieniamy sobie stawkę, bo na początek chcę zarobić jak najwięcej hajsu za te najbardziej podstawowe misje. I tak te części do zebrania są marnej jakości, więc nie ma w tych najbardziej podstawowych misjach co się pchać w zbieranie części. Akceptujemy. Znowu walczymy przeciwko piratom. No i co? I tutaj pójdzie Meduza do Blackjacka na razie. Chociaż wiecie co? Zrobimy tak. Strix pójdzie do Blackjacka, a Meduza zmieni się z Deckerem na chwilę. No i rozpoczynamy kolejną misję. Tym razem nie będę pokazywał jej całej. Mam nadzieję, zmienię troszkę taktykę tutaj, żeby te misje was nie zanudzały. Zmienię taktykę troszeczkę tutaj i na filmiku będzie wyglądało to inaczej.
misja okazała się sukcesem. Mam nadzieję, że ten inny tryb pokazywania tych potyczek wam się spodobał. Może właśnie w ten sposób będę tak skrótowo ukazywał właśnie takie starcia niefabularne, bo większość z nich będę rozgrywał, że tak powiem, poza kamerą. Natomiast te misje fabularne będą ukazywane już w pełnej perspektywie, znaczy w pełnym wydaniu, że tak powiem, w pełnej wersji od A do Z. Natomiast z pozostałych bitew będę wybierał właśnie takie poszczególne fragmenty, i to też nie ze wszystkich, bo tych bitew tutaj będę rozgrywał dosyć dużo, żeby nagromadzić fundusze, zbierać części poszczególnych mechów, etc., etc. Z części z nich będę właśnie pokazywał takie poszczególne ujęcia i mam nadzieję, że właśnie w tej formie wam się to spodoba. Dobra, mamy zakończoną misję. Krótkie podsumowanie oczywiście zaraz nam tutaj wyskoczy. Tylko 148 tysięcy zarobiliśmy. Misja była najprostsza z możliwych, bo musieliśmy po prostu wyeliminować cel, który składał się z dwóch mechów. No bardzo prosta misja. Jak na taką misję, to w sumie zarobek całkiem przyzwoity. Dobra, przejdźmy do podsumowania. Mechy wrogów zabiła Behemoth oraz Meduza po jednym. No i w zasadzie tyle, nie w żaden sposób nie zdołały nas uszkodzić, natomiast co my możemy z łuków sobie tutaj wybrać? Weźmiemy sobie w takim razie Panterę. No i tyle, zobaczymy co nam komputer jeszcze przyzna. Jumpjety, te najmniejsze, eski. Dobra, niech będzie. I tak się nie spodziewałem żadnych fajniejszych łuków tutaj akurat po tej bitwie, bo tak prosta była, że no... powiem szczerze, chyba prostsze nie rozgrywałem jeszcze, nawet prywatnie, ale okej, pojawiło nam się coś tutaj. Nie spodziewałem się, że tak szybko to wejdzie, bo już nie pamiętam, że aż tak właśnie szybko to wchodzi po zaledwie dwóch rozegranych misjach. Okej, wszyscy zbierzcie się. Po naszej ostatniej rozmowie, tego typu rozmowy, nie ma mowy o tamtej dotyczącej długów, na to wychodzi. Po ostatniej naszej rozmowie zacząłem sprawdzać możliwości pozyskiwania kontraktów niecertyfikowanych, czyli spoza tej oficjalnej listy, i może znalazłem coś ciekawego. Kto jest klientem? Nie wiadomo. I ID, nie przedstawiła się w wiadomości, ale mówi, że jest członkiem elity kanopiańskiej, czyli tego magistratu kanopiańskiego, że ma dużą robotę i chciałaby, żebyśmy właśnie my ją wypełnili. My, mówiąc konkretnie my, nazwała naszego dowódcy nawet po imieniu. Okej, mimo że jesteśmy kontuzjowanym dowódcą, to i tak bierzemy udział w tej całej naradzie. Skąd w ogóle ona słyszała? Od tego zacznijmy, nie jesteśmy zbyt znaną kompanią najemników. Druga opcja to jest... nasze szczęście w końcu zaczęło nam... Znaczy, szczęście w końcu zaczęło nam sprzyjać. Ma gust w wybieraniu najemników, kimkolwiek by nie było. Dobra, weźmy sobie taką najbardziej rozsądną, czyli skąd ona nas w ogóle słyszała, skoro jesteśmy tak mało znani jak na razie. Dobre pytanie i mogę się założyć, że wcale nie poznamy odpowiedzi. Jesteś pewny, że ten klient nie jest przypadkiem jakimś łowcą najemników? Znaczy łowcą głów, bo łowcą najemników, łowcą głów. Bo jestem w stanie wymienić co najmniej 5 różnych banków, które bardzo by chciały odzyskać czy pozyskać tego typu okręt. Szperam w niecertyfikowanych kontraktach poza tą oficjalną listą. Jęk. Nie ma mowy, żebym był w jakikolwiek sposób pewny, z kim się kontaktujemy. Ale o ile jest to warte, potrafię potwierdzić, że jest to bardzo bogata osoba. Skontaktowała się z nami za pomocą jakiejś priorytetowej HPG, nie wiem co to jest, jakiś rodzaj wiadomości widocznie VIP-owskiej. A tego typu rzeczy nie są tanie. Okej, jest bogata, lubię bogactwo.
spotkamy się z tym tajemniczym klientem, ale to jest wszystko, co zrobimy, póki nie wysłuchamy jej, póki jej nie poznamy, póki nie wysłuchamy, czego ma do powiedzenia. To brzmi jak krok we właściwym kierunku, nareszcie. Dobra, najbardziej rozsądna opcja to jest ta druga. Dobre podejście, dowódco, wiem. Musimy właśnie w ten sposób się zachować, ale musimy poszukiwać tego typu zleceń, ale to nie oznacza, że nie możemy być ostrożni przy tym. Spotkanie to jest tylko spotkanie. Co mogłoby się złego wydarzyć? Nasza nowa klientka na przykład może nas wypuścić poprzez jakiś włas, a nasze zwłoki spędzą całą wieczność pośród lodowatych przestrzeni kosmicznych. Dziękuję Ci za ten piękny obrazek, Yang. Posłuchaj, Kerdys, przyznam, że jest to dosyć szemrana sprawa, ale jest to też najlepszy trop, na jaki mogłem wpaść, przeszukując te wszystkie niecertyfikowane kontrakty. Jeśli chcesz się z nią spotkać, ustal kurs na Belo Forum. No, tu jesteśmy, chłopie, tu jesteśmy. Klientka będzie czekała. Okej. Okay. Kontrakt wystawia jakaś nieznajoma kanopiańska osoba, jakiś klient, który jest gotów do podwzięcia, czy ten kontrakt jest gotów, żeby podjąć go w centrum dowódcy. Możemy się mu przyjrzeć, kiedy będziemy gotowi. Okej, okay, tutaj nam też Dariusz doradza, żebyśmy rozdali punkty doświadczenia, które zdobyli piloci. I podpowiada, żebyśmy też się przyjrzeli naszym finansom. No ale ja to wszystko wiem, to są takie podpowiedzi. Punkty doświadczenia już rozdawałem, ale w sumie można jeszcze raz zerknąć, bo kolejna misja wyszła. Tak, Behemoth miała być pilotem walczącym na zwarciu, więc weźmiemy jej pilotaż. Okej, okay. Patrzcie, rozplanowałem to, ale nigdzie sobie nie zapisałem, więc teraz znowu zapomniałem, kim on miał być. Miał być chyba taktykiem, jeśli dobrze pamiętam. Więc dobra, na razie nie będziemy przeznaczali punktów. Oblicz, mieliśmy pójść w snajpera z taktyką, to okej. Okay. Dobra. Meduza może być zastępcą Behemoth, czyli pilotem walczącym w zwarciu, więc pójdziemy sobie tutaj w pilotaż i później też w wytrzymałość. I też Strix brała tutaj udział. Strix ma być zastępcą z kolei dla naszego dowódcy, więc będzie szła w Gunnery i w Guts. Więc tutaj w Guts sobie przyznamy punkciki. No i dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Kontaktem w sprawie kontraktu z tajemniczym klientem zajmiemy się w następnym odcinku. Będzie to pierwsza misja fabularna od czasu prologu. No i co, mam nadzieję, że Wam się podobało, szczególnie ta nowa forma przedstawiania bitwy. Jeśli tak, to bardzo proszę komentujcie, dajcie znać, czy może tak być, czy jednak wolelibyście mimo wszystko oglądać pełne bitwy. Bardzo sobie będę cenił takie komentarze. No i co? Jak zwykle proszę Was o subskrypcję, o polubienia i o właśnie też o komentarze i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!